Cześć, Maneczko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Teraz udało zadać mi się 18, niebotyczne ponad 18 milionów obrażeń. Także zaraz Wam pokażę kontynuację tego buildu oczywiście, bo pewnie na pewno z niecierpliwością na to czekaliście. Dajcie znać w komentarzach, czy czekaliście. Dobrze, więc zacznijmy może od tego, co się zmieniło. Zmieniło się oczywiście dużo. No Level się zmienił przede wszystkim na 73 poziomie, w zasadzie już na 70. jesteśmy w stanie robić tutaj te um, królewskie rubiny, które za, ma, pomagają w utrzymaniu większej ilości zdrowia. No tutaj będę miał 4% do maksymalnego. Oczywiście tutaj daje plus, tutaj na broni, bo chodziło o obrażenie do przytłoczenia. I powiem Wam, że mimo, że jest ta szansa dosyć nikła na to przytłoczenie, bo nie czy to nie było chyba 2%, mm, Przepraszam, trzy dobra. To i tak nawet fajnie siada, naprawdę. No i dlatego tu też takie obrażenia od przytłoczenia mam, ale to dzięki kamykom głównie. Zobaczcie, co jest w ogóle ciekawe. Tutaj udało mi się osiągnąć szanse na trafienie krytyczne 35,4%, co jest naprawdę już sporo. Z samych itemów, oczywiście, bo rolki dosyć dobre mi wyszły. Właśnie to rolowałem, zobaczcie tutaj na przykład bardzo fajna, powalająca kolia, która z rola dała mi 10,1% obrażeń, także naprawdę mega fajna rzecz. Tutaj full na full trafienie krytyczne 7,5 na 7,5. Tutaj tak samo 6 na 6 trafienie krytyczne i chyba jeszcze na rękawicach i miałem miałem na trafienie krytyczne 10,5 na 12. No także naprawdę fajnie. Tutaj jedynie, co w zasadzie się zmieniło, no, ubrałem sobie te butki, fajnie to działa. E, akurat mi się dropły maksymalne, tutaj był raz 10 mi się zwiększa. E, dropnąłem, tak, no to już zostało, dropnąłem sobie e, sztylet w zasadzie, który e, założyłem, to jest właśnie ten. On daje mi to, że mi daje plus 35 do wszystkich współczynników, trochę zręczności i zadawane e, obrażeń zadawanych wrogom w stanie wyziębienia. Fajnie to działa z butami i obrażeniami od odsłonięcia, to jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o moc ataku 754, 7.054 Gdybym zrobił tak, miałbym 8.126, ale na razie nie jest mi to potrzebne powiem szczerze, dlatego, że nie, nie liczy się ogólnie ta moc ataku, tylko bardziej te perki, bo te perki dają mi dużo więcej tak naprawdę tutaj, bo przede wszystkim chodzi o obrażenie od umiejętności głównej obrażenie od broni od obroń, no i przede wszystkim ta umiejętność, która zadaje mi zwiększone obrażenia za każde trzy zużyte punkty e, akcji tutaj, punkty kombinacji w zasadzie tyle się zmieniło. Jeszcze szybko pokażę Wam wszystkie te itemki, jak to wygląda. Tak, żebyście już wszystko wiedzieli. Nie wiem, czy jak ja nie naznaczę przypadkiem tego aspektu, to będę miał więcej bariery. Zaraz się o tym przekonam. Zaraz Wam pokażę to. Tylko tutaj jeszcze szybko pokażę Wam, w jaki sposób te wszystkie rzeczy mam tutaj układane. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Tu się nic jakoś specjalnie nie zmieniło oprócz tych perków. Tak to ładnie wygląda właśnie. A i w zasadzie zmieniło się to, że lepszą goli brodę sobie założyłem, bo tutaj golibroda ma po 4 sekundach. Czekajcie, o, nie to jest to, to będzie tutaj. Eee, nie tutaj, przepraszam, tutaj yy. Tak, trafienie krytyczne, wszystkie obrażenia zadające w ciągu 3,6 sekund, nie czy 1 mam 3,6, także, także jest naprawdę lepiej. I obrażenia, uwierzcie, czuć. Naprawdę czuć. O, sami zresztą widzieliście w poprzednim tutaj materiale. A przy okazji, jak tu już jestem, to sobie zanim jeszcze zobaczymy te... Um... Czekajcie, gdzie to będzie? Tutaj tego nie wiem, muszę iść do kijowego sadu. I pokażę wam oczywiście te paragony za chwilkę. Tylko sobie z ciekawości sprawdzę, czy jeżeli się zmienia poziom, a naznaczy ten sam przedmiot tym samym aspektem, to czy zwiększy się jego wartość? To jest bardzo dobre pytanie. W sumie wydaje mi się, że tak. Tak to powinno raczej działać. W ogóle, pro tip, jeszcze zanim tutaj przejdę do tego, to u warsztatu Krumonda możecie sobie kupować skrytki. I tutaj niepewne serce. Z tego dropnęło mi słuchajcie, taki czarny kamyczek. No nie, niektórzy mówią czarny, niektórzy biały. Między innymi Goli Broda. Także warto. Zobaczmy. Naznaczymy sobie aspekt. Gdzieś tutaj miałem, tutaj, tak? 3106. Zobaczmy, czy jest to prawda, czy nie. 3106. A tylko na moją klasę. I to by chyba gdzieś tutaj aspekt obrońcy. O tutaj. Niby 945, niby, nie? Tutaj mam y, 1000, y, 3106, 3106, ale z ciekawości, co? Nie mogę, czy co? Dobra. czy nie będzie tak, ok. <gryw> to taki fajl trochę. Dobra, y, aspekty. Że wam pokażę, jak to wygląda. Aspekty i Przede wszystkim to już jest trzecia tabela. Już wcześniej tam te dwie pokazywałem, więc pokażę trzecią. Tak, żebyście widzieli wszystko. Na samym początku idziemy w prawo, potem idziemy do góry, żeby zdobyć te umiejętności. I właśnie 7,5 obrażeń, trafień krytycznych, super sprawa. Obrażona zadawanym wrogą w pełni sił, super sprawa. E, tutaj widzę, że muszę jeszcze trochę na inteligencję pójść, żeby tutaj mm, zwiększyć, sobie tutaj ten poziom e, na 360. Więc, więc to, to się na pewno bardzo przyda. Przez co mi też się zwiększa obrażenia, które będę od właśnie Goli Brody. Bez świadków, no to wiadomo. Fajna sprawa, Twoje mocy specjalne zadają obrażenia zwiększone o 30% razy, i zwiększa to zadawane przeze mnie obrażenia o 10% razy na 20 sekund. Jeżeli chodzi o dalsze, tutaj kierowanie się, to kieruję się właśnie w dół. To nam daje plus 5 kolejne procent obrażeń, znowu plus 5 procent obrażeń, inteligencja e, i tutaj mm, dodatkowe obrażenia, ale wiadomo, no, inteligencja jeszcze się będzie tutaj robić, także wiadomo. Na chwilę obecną tak to wygląda. Oczywiście glif. Gniazdo glifu, domena. Bardzo fajny glif, który daje nam, że za każdy 5 punktów zakupionych w zasięgu e, siły dostajemy premię plus i tam w zależności od poziomu, ja mam akurat 5,1 do obrażeń przeciwko Pobiskom. Po bliskim na no, Łotra no super sprawa, gdzie dodatkowo mamy 10% do redukcji obrażeń od pobliskich wrogów, dlatego to jest takie mega, mega fajne. Ogólnie mam trzy glify, yy, które używam, tak naprawdę. Pierwszy glif tutaj to będzie zbliżenie, yy, za każde 5 punktów ręczności yy, twojej umiejętności napaści zyskują premię do obrażeń. Ale chodzi o to bardziej, że kiedy dzierżysz broń do walki, wręcz trzymasz obrażenia zmniejszone na 10%, to bardziej o to tutaj chodzi o tą posywkę. no tutaj mamy że kiedy ranisz wroga staje się odsłonięty na 3 sekundy efekt ten może wystąpić do danego wroga maksymalnie raz na 20 sekund chodzi o obrażenie odsłonięcia, tak w skrócie także tutaj tak to się prezentuje no bo ono odsłania mimo wszystko tej wrogów no i w sumie tyle, taki króciutki filmik w razie czego pytajcie w komentarzach, podpowiem coś, jeżeli byście chcieli coś wiedzieć, to to naprawdę nie ma problemu. Także będę powoli kończył, żeby nie przedłużać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za te komentarze, te ciepłe słowa od większości z was. No i dziękuję także za wszystkie subskrypcje, jakie pozwalają mi tutaj coraz Więcej tych materiałów dawać, tak naprawdę, no bo mam taką naprawdę fajną satysfakcję, że to, co ro robię, to Wam się podoba i no chce mi się to robić po prostu. Mimo, że przychodzę zmęczony po pracy, siadam i coś robię, żebyście też coś e, mieli dla siebie tej wiedzy, mm, jeżeli chodzi akurat o łotra, bo tutaj głównie się łotrem będę zajmował. Było też takie pytanie ostatnio w komentarzu, czy e, aspekt Goli Brody, e, przepraszam, e, serce Goli Brody działa tylko i wyłącznie na e, um, łotra, czy to jest też na inne klasy, od razu odpowiem to jest też na inne klasy, może to być Druid, może to być e, Sork może to być e, wszystko tak naprawdę inne także jeszcze raz dzięki za uwagę trzymajcie się, do następnego cześć dzięki za uwagę, jeśli wam się podobało zostaw lajka, komentarz i suba do zobaczenia na Twitchu